po oficjalnym treningu w warszawskim hotelu Hilton. Rozmawiałem z Krzysztofem Wodarczykiem, który już w sobotę na warszawskim torwarze stronie do swojej pierwszej obrony pasa WBC w wadze junior ciężkiej. Przeciwnik Jason Robinson to Mańkut. Czy ty pamiętasz, kiedy ostatni raz walczyłeś z Mańkutem? Niecałe 10 lat temu, w czerwcu, mój debiut. Boksowałem z Mańkutem wtedy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to Mańkut nawet, tylko pojawiłem się w ringu, stanął w pozycji odwrotnej. Mówię, o Boże drogi, chyba będą problemy, ale jakoś wyszło i chyba w drugiej rundzie wygrałem przed czasem, jeśli się nie mylę. Lewą ręką go znokautowałem. Tak jak sam wspominasz, było to bardzo dawno, to jednak czterech sparring partnerów pomogło ci należycie przygotować się do tego pojedynku. Gdzieś udało mi się wyczytać, że sparring partnerzy fruwali wręcz po ringu. Tak było? Fruwali, to mocno powiedziane. No, na pewno bardzo odczuwali te ciosy i kiedy trener widział następnego zawodnika, który schodzi i wchodzi, to tak współczuje im, prawda? Takie słowa, że tak powiem, gdzieś tam się przemknęły. No wiadomo, no, po to mają płacone i po to przyjeżdżają, po to sparują, po to robią wszystko, żeby mnie zlać, a ja wszystko, żeby się obronić i przygotować się do tej walki, więc tutaj nie ma litości. Po sparingu, po tym są, że tak powiem, takie przyjacielskie pogaduchy, powiedzenia co, jak, kto, prawda, co było dobrego, czym jakby, nie wiem, co dostał, co nie dostał i tak dalej, więc na pewno rozmawialiśmy i sobie analizowaliśmy wszystko, no. Czyli te wszystkie sztuczki, którymi czasami zawodnicy leworęczni chcą zaskoczyć swoich przeciwników, masz, powiedzmy, rozpracowane? Znaczy, no może nie w 100%, ale wiem, czego mogę się spodziewać od Mańkuta, tak? Wiem, jakie ma mocne strony, a jakie, tak mi się zdaje w każdym razie, jakie słabe strony. I nie dawać się po prostu zagonić w kozi róg. No wiadomo, że Mańkuci lubią strasznie, kiedy dominują na ringu i są tą stroną dominującą, a nie lubią, kiedy zawodnik idzie na nich i wybiera presję. Wtedy się gubią i jest dużo trudniej im boksować. Andrzej Gołota wspominał, że największą bolączką Robinsona jest po prostu szklana szczęka. To dla ciebie chyba rozwiązanie idealne. Jak najbardziej, no. Wiadomo, że... Znaczy wiadomo, że można się spytać zawodników, którzy ze mną sparowali lub boksowali, że nie głaszczę, nie jestem zawodnikiem, który głaszcze w ringu, tylko no, jak dojdzie cios z celu, no to walka się kończy przed czasem. I no, zdaje mi się, że tak, no tak Andrzej powiedział. Oglądałem jego kilka walk i zgadza się, jego takim mankamentem jest szczęka. Wiadomo, że trzeba w tą szczękę trafić, tak? Najpierw, a dopiero jakby myśleć o tym, co będzie po, jak się trafi, czy z tą dobrym ciosem. Wtedy no, nie można odpuszczać i trzeba dobić. Żeby nie było może tak różowo, to Andrzej Gołota wspomniał też o tym, że poza tą bolączką Amerykanina, czyli słaba szczęka, jest też dobra technika i że możesz mieć podobno nawet problemy z wygraniem na punkty, jeżeli nie trafisz Amerykanina. Myślisz, że może być aż tak ciężko? Myślę, że będzie ciężko. Wcale nie uświadamiam sobie w głowie tam, że to będzie lekka przeprawa i obrona, wiadomo, że zawsze wiąże się z dużo bardziej większymi problemami niż wygrana sama walka, tak? I trzeba po prostu wywrzeć presję. No. Jedyny, jaki chyba wydaje mi się jest taki plus dla mnie, że on jakiś spory czas, raczej to chyba 2 lata nie boksował. Wiadomo, że tam może trenował sobie jakoś tak, trenował, ale nie boksował. A każda, że tak powiem, a trenowanie, a boksowanie albo sparowanie jest zupełnie co innego niż walka. Więc to taki dla mnie plus, a minus, no, że podejmuje walkę, tak? Że boksuje, chce boksować, chce wygrywać, jest twardym zawodnikiem. Więc na pewno nie tanio skóry nie sprzeda. Przed walkami Rafała Jackiewicza sztab szkoleniowy grupy Knockout Promotion zawsze drży, czy ten licznik wagi będzie właściwy. W twoim przypadku chyba nie ma nigdy takiego problemu. Nigdy nie było problemu ze mną z wagą i nie, może raz, ale to chyba z obżarstwa jakiegoś tam, ale nie było. Ja bardziej powadzę, że tak powiem, były takie ciągotki, że dobra, idziemy sobie coś tam kupić słodkiego, tak, zjeść, zasłodzić się, zaspokoić ten głód jakby taki, prawda, ale już teraz go nie ma, z tego względu, że myślę się o tym bardziej, co będzie, gdy wyjdę do ringu, co będzie, prawda, będę za dużo ważył, będę wolniejszy, będę bardziej słoniowaty, więc nie ma co, tylko do końca jest dieta, do ostatnich chwil, po walce mówimy sobie nażre się jak świnia po, tak? Wszystkiego. Ale nie, w ogóle się totalnie odchodzi. Jedynie co lubię to lody.
i na pewno nie omieszkam skosztować większej ilości tych lodów, ale poza tym przed walką nie mam mowy o czymkolwiek. Słyszałem, że mimo to, że jesteś mieszkańcem podwarszawskiego Piaseczna, to jednak przed walką przeprowadziłeś się tutaj do hotelu Hilton, czyli do centrum Warszawy. Żona się rozchorowała i chyba wszyscy muszą na ciebie chuchać i dmuchać. Zgadza się. No wiadomo, że jakiekolwiek choróbstwo teraz eliminuje mnie na dobre z tej walki i nie ma co, że tak powiem, kusić sytuacji, żeby po prostu się rozchorować i wyeliminować sam siebie. Jest to po pierwsze dla mnie szansa wygrania i zarobienia jakichś tam pieniędzy, jak i szansa zbliżenia się do przysłowiowych następnych walk, jakie mają mnie czekać, więc na razie musi być wygrana ta walka, skoncentrować się na tej walce, dobrze wyjść, zaboksować, wygrać najlepiej przed czasem, wtedy by nie było wątpliwości, kto tu wygrał i dalej myśleć, co będzie dalej, tak? Na razie myślę o tym, co ma być teraz, co ma być w sobotę 25 wieczorem, to jest dla mnie najważniejsze. Kiedy udasz się na Łazienkowską na torwę, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak wygląda cała hala? Byłeś już może? Byłem, boksowałem przecież 4 lata temu, jeśli się nie mylę, ze Stevem Cunninghamem, co miałem pierwszą walkę o Mistrzostwo Świata i wiem, jak torwa wygląda. Byłem tam nie na jednej też imprezie, więc żeby tylko publika dopisała, żeby przyszli ludzie, żeby podobało im się widowisko, żeby klaskali, dawali coś z siebie. No. Przeciwnik zapewnia, że gorąca atmosfera, która jest spodziewana na torwarze, w ogóle nie będzie sprawiała, że będzie miał jakiekolwiek problemy. Dla ciebie ten doping będzie miał znaczenie? Wydaje mi się, że tak. No, wiadomo, że doping swoich kibiców jakby niesie mnie do góry i chciałbym pokazać publiczności dobry boks, dobre trafienia, prawda, dobre zejście, uniki, dobry, w fajnym wykonaniu boks, więc zdaje mi się, że no będzie no jakieś znaczenie robiło, ale wiadomo, że już mamy w głowie jakiś plan i staramy się tego planu trzymać. Wiesz już, jak będzie wyglądał twój ostatni dzień, czyli sobota przed pojedynkiem? Dzień, no to wiadomo, śniadanko, jakaś 9:00. Później na pewno jeszcze 2 posiłki będą, no boksuję 22 bodajże, tam z minutami chyba 30, jakoś tak, więc jeszcze jakieś 2 lekkie posiłki przed tym, no i 5 godzin przerwy przed walką, no żeby, że tak powiem, wyjść do ringu z takim głodem. Widzę, że obok pojawiła się twoja żona, ale chyba nie dajecie się zwariować i nie. Czy jakieś tam kontakty nie są zabronione? Znaczy nie, ale że tak powiem, wczoraj się pojawiłem w domu i mówię, kochanie, mówię, jak przyjdę do domu, to żebyś była uczarka w pokoju albo w sypialni, żebyśmy nie mieli jakby, nie chcę ryzykować, ja wiem, że to jest przesada, ale wiadomo, kiedy organizm jest wytrenowany, jest troszeczkę osłabiony i każde jakieś przeziębienie, nieprzeziębienie jest bardziej podatny jestem, więc staram się jakby odizolować. Na razie oczywiście nie wzrokowo ani telefonicznie, ale odizolować, że tak powiem, kontakt namacalny. No. Dzięki serdeczne, Krzysztof, i wszystkiego dobrego w sobotę. Najlepszego, pozdrawiam i zapraszam wszystkich. Boxer.org, 25 września, Krzysztof Jabłowodarczyk, Jason Robinson.